Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, jesteśmy z drobnym opóźnieniem. No, tak się składa, że moi goście dzisiaj przybyli świeżo tutaj ze wschodniej części Polski. Aktualnie z Krakowa dzisiaj dotarł do nas między innymi dr Andrzej Kaczorowski. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie doktorze. Witam. No i oczywiście dr Aleksander Daniło. Witam. Dobry wieczór, witam Panie. Dobry wieczór Panowie. Drodzy Państwo, witamy Was bardzo serdecznie tutaj na czacie. Myślę, że będziemy mogli spotkać się i porozmawiać na żywo, że będziecie z nami, można zadawać pytania. Jesteśmy dzisiaj w Sławkach, jak widzicie. Ja przepraszam, że tutaj tak mam podzielność uwagi, ale to trzeba wszystko też tutaj obsłużyć. Drobne były jakieś tam problemy z internetem. Napiszcie proszę, jak nas słychać. Będziemy dzisiaj rozmawiać na te tematy aktualnie, bieżące, to co się dzieje za wschodnią granicą, ale nie tylko, bo także o terapiach, które prowadzi zarówno dr Andrzej Kaczorowski, jak i dr Aleksander Daniłow. Panie doktorze, rozmawialiśmy o tym, pytałem ostatnio o doktora Daniłowa, tak, tak. Co się dzieje, mamy na szczęście całego i zdrowego dzisiaj tutaj u nas w Polsce. No cieszymy się, że cały i zdrowy. Panie doktorze, jak wygląda aktualnie sytuacja na Ukrainie? Przyjechał Pan zupełnie niedawno stamtąd. Co się dzieje na Ukrainie? Na Ukrainie, metaforycznie mówić, są bronione wartości współczesnych krajów progresywnych. Broniony jest sam progres na naszej planecie, gdzie siły zła, metaforycznie mówić, siły Mordora, językiem pewnej książki, atakują demokrację, atakują naszą godność, chcą wrócić nas do średniowiecza, do reinkarnacji sylwetek średniowiecznych. I nam to nie podoba się. Dlatego nawet nie myślę o tym, jak ja teraz to tłumaczę, a spontanicznie, nieświadomo bronimy naszych wartości, bo to, panie Rafale, jest nasz modus vivendi, jest nasz styl życia, który my przetrwamy, bo nie możemy żyć, jak było kiedyś w średniowieczu. Te czasy minęły. Mamy nowe czasy, jak pan pamięta, na końcu Nowego Testamentu widziałem nowe niebo i nową ziemię, bo stare niebo i stara ziemia już nie istnieją. Jest nowe niebo, nowa ziemia, tworzymy nowy świat. Ale, panie Rafale, tworzymy, jak zawsze to znamy z historii, w walce. I teraz siły zła atakują nas. I nie tylko, że nasza moralność, nasze dążenie do wolności, ale sam proces daje pozytywne zmiany na osobowości, na same społeczeństwo, na wspólnotę europejską, na wspólnotę światową. Jak mówił nasz kolega, autor psychoterapii zorientowanej na proces ze Stanów Zjednoczonych, Arnold Mindel, wszystko jest procesem. I niewolno, mówił on, wtrącać się w logikę procesu, ale wobec mi, wobec nas, wobec obrońców naszej ziemi, naszego miasta, Charkowa, skąd przyjechałem, my bronimy nie tylko naszą ziemię, naszą ojczyznę, my bronimy wartości, które potrzebne nam jako, nie tylko jako chleb, a jako powietrze, bo nie chlebem jednym żywy człowiek, bo jeden chleb, jeden dobrotyt, pewien komfort, na zamknięte oczy na to, co dzieje się w świecie, nie prowadzi do sukcesu. To będzie komfortowe, ciche umieranie, jak w romansie Tomasza Manna, Czarodziejska Góra. Umieranie w luksusowym sanatorium. Ale u nas nie jest sanatorium, u nas jest kuźnia duszy. Mamy jakiś telefon, nie wiem, czy to do dzisiejszego spotkania. Halo, kto z nami jest?
Halo, dzień dobry, Łukasz Walaszczyk z tej strony. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie studio VTV. Bardzo często Państwa oglądam i jest to taka, że tak powiem, nisza na rynku internetowym. Witamy. Że trzymam ciepło kciuki za powodzenie na żywo, projektu. Panie Łukaszu, witamy, jesteśmy na żywo. Ja mam takie pytanie do gości, ponieważ bardzo często w mediach się słyszy takie spłycenie, a mianowicie, że Władimir Putin jest szaleńcem i cała inwazja na Ukrainę jest szaleństwem, a wydaje mi się, że prawda jest trochę bardziej pragmatyczna, że w okowach władzy kremlowskiej nie może istnieć państwo Ukraina, gdzie historia zarówno Rosji, Ukrainy, jak i Rzeczpospolitej jest ze sobą silnie powiązana, nie może istnieć Ukraina, która jest wolna i demokratyczna, to, że tak powiem, pozbawiałoby legitymację tej władzy, która jest na Kremlu. Stąd moje jest pytanie, bo bardzo często, że tak powiem, można takie, że tak powiem, taką płytkość złapać. Jak długo potrwa ten konflikt? To znaczy, kiedy społeczeństwo Wschodu, tu w zasięgu do gościa mam takie pytanie, jak długo będzie w stanie, że tak powiem, akceptować ten stan rzeczy? Kiedy nastąpi ta przemiana w umysłach ludzkich? To jest moim zdaniem najważniejsze, bo sama, że tak powiem, wojna, to jest może brutalne, co teraz stwierdzę, może trwać nawet lata. Natomiast ja mam takie pytanie, kiedy nastąpi przełom tej myśli wschodniej, tak? Że rzeczywiście my wszyscy w zasadzie żyjemy na tym samym kontynencie euroazjatyckim, tak? Kiedy właśnie to, no powiedzmy, Półwysep Europejski połączy się z tą Azją jako jedna myśl. Kiedy że tak powiem, szanowny gość ma wrażenie, że może coś takiego nastąpić. Dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Dziękujemy, panie Łukaszu. Zastanawiam się, czy można udzielić jasnej, konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Panie doktorze. Jak mówił nasz kolega Francuz Jacques Lacan, neopsychoanalityk, czasami w mowie mieści się przyczyna i mieści się, mówił późniejszy Lacan, recept wyleczenia. To chodzi o problemach, ale jak chory jest świat, to czasami musimy mieć recept. I czasami nieświadomość, jak to było teraz u pana, lub zbiorowa nieświadomość, mówi ten, pod tekstem ten recept. I pan teraz powiedział ten recept, kluczowe słowo w wypowiedzi pana było, kiedy zmieni się ta mentalność wschodnia, taka starych czasów. Co z tego wynika, proszę pana? Wynika z tego, że zwyciężymy nie wojenną techniką, nie bronią nuklearnej, a zwyciężymy, i ja usłyszałem to właśnie od pana i zgadzam się z tym, kiedy zmieni się mentalność, ale ponieważ, jak pan słyszał hasło, wszystko jest procesem, jak mówił kiedyś pewien polityk, proces rozpoczęty. On zmienia nas samych, on zmienia widzów, obserwatorów, nawet nie neutralnych, bo nie wolno być neutralnym, nie uciekniesz. I ten proces, który trwa, mam nadzieję, proszę pana, że on zmienia w trakcie procesu tą mentalność wschodnią i automatycznie będzie zwycięstwo, wbrew temu, że może mamy mniejszą wojenną techniką, jak u naszego agresywnego sąsiada, oni mają więcej przemocy wojennej, innej, ale, jak mówił Hegel, niemiecki filozof, idea rządzą światem. Kiedy zwycięży idea, to druga frakcja, jak mówimy my z panem Andrzejem w naszych psychoterapeutycznych seansach, jest automatyczna udana. Najpierw, jak w sztuki karate na przykład, przepiękne kino Akira Kurosawy, geniusz judo, kiedy na końcu kino, dwa przeciwnika, przedstawiciel szkoły karate, przedstawiciel judo walczą i pokazuje genialny reżyser, że oni wzrokiem, rytuałem już widać, kto zwyciężył, a druga część mechanistyczna, wojenna, ona już dodatek i już powstaje zwycięstwo moralne, duchowe i moim zdaniem, proszę pana, już otwarta droga dla zwycięstwa wojennego, nawet gdyby nie wystarczyło tego sprzętu, który pomaga nam Europa, Ameryka i wyłącznie Rzeczpospolita. Polska pomogła nie tak dawno. Oprócz tego idzie już moralne
zwycięstwa i teraz konkretna odpowiedź, jak długo to potrwa. Myślę, że kiedy już i tu przenikliwy dziennikarze, jak siedzący przede mną pan Rafał, już oni jako fenomenologi określą, już powstaje zwycięstwo moralne wspólne, nasze ukraińskie, polskie, całej Europy, całego świata. I moim zdaniem bardzo szybko będzie ta druga część, zwycięstwo wojenne. Dziękuję za zapytanie. Drodzy Państwo, mieliśmy jeszcze przed chwilą jeszcze kolejny telefon, czekamy na te połączenia. Panie doktorze, bo należy to podkreślić, że Pan bardzo pomaga innym ludziom, zwłaszcza w obecnej chwili też osobom za wschodniej granicy. Doktor Aleksander Daniłow to wieloletni przyjaciel, ale tak. Nie tylko on przebywa także u Pana, odwiedza Pana, także w takich trudnych momentach dla niego samego i najbliższych. Jak ostatnim razem rozmawialiśmy, mówiłem, że mam rodzinę sześcioosobową u siebie, utrzymuję i tu bez żadnych jakichś rekompensaty, no to czuję się w jakiś sposób pomocny. Tym bardziej muszę na początku naszej rozmowy przypomnieć, Aleksander jest z Charkowa, ja się urodziłem na wschodzie, powiadam w starej Polsce, nie powiem Ukrainie, bo mama była przeciwna temu słowu, bo mama w Polsce się urodziła. Urodziłem się w Zaleszczykach, bardzo piękny kurort przedwojenny, tam gdzie Piłsudski miał swój pensjonat, bo mama pracowała też w wojsku przed wojną i mamy tu piękne wspomnienia Zaleszczyk. Przyjechaliśmy z Zaleszczyk w 1961 roku i teraz gdyby ktoś tutaj ze słuchaczy chciałbym mi zarzucić, że jestem antyukraiński, to powiem, no nie mogę być, bo ponieważ nie pozwala mi moje pochodzenie. Jestem stuprocentowym Polakiem, bo nikt w 1961 roku nie pojechał do Polski, który by do trzeciego pokolenia udowodnił swojej polskości genetycznej, oczywiście. I tutaj powiem to, że ten temat Ukrainy w tej chwili stał się jakby nową narracją teatru, który dzieje się od 2 lat w świecie. Ten teatr rozgrywa się, jak powiedziano, o apokalipsie 4 jeźdźców przyjeżdżał. Pierwsza zaraza jest, czyli ta choroba. I my gramy w tym teatrze. My się temu teatrowi przyglądamy i uczestniczymy w tym teatrze. No teraz stała się Ukraina. Następnym wojny, tragedie, cierpienia. I tu trzeba w tym teatrze znowu uczestniczyć. Ja wiem, że na górze jest jeden reżyser, który te karty rozdaje, a reszty wykonują to jako pionki. Mówimy o tym prezydencie czy tamtym. To są ludzie, którzy wykonują polecenia górnej półki i oni będą grali tak, jak na górze ustawi się scenariusz. A więc uważam, żeby wyjść z tego cyrku, który jest, stanąć z boku, bo tak mam swój pogląd i przyglądać się na ten cyrk, tak jak ten reżyser, który siedzi u góry. Nie uczestniczyć, nie być pionkiem, ani planszą, na której się gra, tylko po prostu być obserwatorem. I uważam, ci ludzie, którzy obserwują to z boku, bardziej więcej widzą i starają się rozumieć. Czyli bądźmy baczni tego wszystkiego, bo możemy się wkręcić tu niepotrzebne jakby sprawy polityczne, które, pan wie, zawieszają nam nasze strony, blokują. Ja mam zabrany też YouTube z tego powodu, bo nie wypowiadam się zgodnie z zaleceniami WHO, a teraz nie wypowiadam się zgodnie z polityką masońską na temat wojny, a później będą znowu głód, bo będą zmniejszane dostawy, a później śmierć, bo do tego dążymy. Na razie dążymy do tego, żeby drugi punkt się zarysował. Wojny, tragedie. Ja bym chciał, żebyśmy tu rozmawiali jako obserwatorzy, to co obserwatorzy, widzimy. Dokładnie. Jako obserwatorzy. Ja nie chcę w tym, bo ja widzę, że tak jak w naszym życiu, Aleksander, ja mówię o reinkarnacji, ty mówisz o innych psychologicznych sprawach, ja bardziej o duchowych. Wszystko inkarnuje się. Mówi się, historia wraca kołem. Czyli wraca z powrotem. Mamy teraz ten czas Unii Lubelskiej, 1500 któryś tam rok był ta Unia Lubelska i teraz realizujemy ten plan. Tylko po Unii Lubelskiej były inne
tutaj relacje między jednym a drugim krajem. Oby nie wróciły się te, którego nam nie wolno słowo używać, banderowcy, żeby nie w przyszłości nasze prawnuki nie doświadczyli tego, co nasi dziadkowie i rodzice doświadczyli. Dlaczego ja o tym tak bardzo dotkliwie mówię? Bo moja rodzina to doświadczyła. To piekło, w którym istniało, to nie była wojna. To były mordy, to były rytuały wręcz, rytuały masońskie, ja bym powiedział. Rytuały, na których przybijano dzieci do ściany, rozbijano o ściany, to nie była żadna wojna. Bo jeżeli by była to zemsta za to, co Piłsudski zasiedlił ten Wołyń tam, powiedzieli, że tam wyrzucono Ukraińców, bo oni mieli w stodołach siedzieć i oni pamiętają później po wojnie, bo kiedy mieli w 20 latach, a teraz mają w czasie wojny 20 kilka lat i zmszczą się, to w ten sposób się nie mści. Jeżeli ja kogoś nie chcę w swoim miejscu, kraju, to mu wskazuję drogę. Nie zabijam jego u siebie na polu. Ale to jest tylko to, bo ta sprawa w tej chwili następnej Unii, która powstanie polsko-ukraińska, bo dzieje się to, już musimy przewidywać, że tak będzie. Aleksander, Unia, puszczono was tutaj. Ja też tu jestem od 61 roku, czyli już jestem, 60 lat w Polsce mieszkam. To już tak czuję się, bo tym bardziej przypominam, jestem z polskiej rodziny. Każdy powinien pamiętać swoje drzewo genealogiczne. Z jakiej rodziny pochodzi, powinien. Choć my jesteśmy duszą i tak bardzo do genetyki nie przywiązuję wagi, jak duchowej sprawy. Wszystko jest inkarnacją. Ja tylko bym chciał, żeby tą narrację, którą każą nam teraz śledzić i znowu stwarzają warunki dla tej takiej złości, gniewu, bólu, pretensji, nienawiści, agresji w stosunku do tego narodu, bo powiedzmy krótko, panie redaktorze, nie są ci młodzi Ukraińcy winni, bo to ich dziadowie robili. To powiedzą, my jesteśmy, ja też stwierdzam, że ci dziadowie, którzy robili to, oni inkarnowali się już dawno w Polsce i w Niemczech inkarnują się. Oni przechodzą dalej procesy ewolucji poprzez niektóre kontynenty. To są ludzie, którzy przyszli w reinkarnacji gdzieś z Dalekiego Wschodu, z Azji. Oni inkarnują się tam. Oni nie muszą tacy być. A kiedy oni nie będą taki? Jeżeli lekcja w szkole nie będzie na temat historii zafałszowanej. Czyli krótko mówię, banderowskiej, kiedy dzieciom mówi się śpiewać na cześć i robić takie rzeczy tam, nie wolno tego robić, by powiedzieć, odcinamy się i łączymy się z Polakami teraz, bo co nasi dziadowie robili, my nie będziemy tego robić. Chciałbym to usłyszeć, bo dlatego bym był wiedział, że moja matka spokojna jest po drugiej stronie, że ja nie wspieram tych, którzy pomordowali jej rodzinę całą. Ona przeżyła jedno, to co przeżyła i widziała na własne oczy, co było robione. To nie była wojna, to była rzeź. Tak zwierzaka się nie brało za nogi, o ściany się biło. Jak niektórzy powiedzą, może kota wezmę i uderzę o ścianę. To dziecko biło się i przecinało się brzuchem matką do tego. Co chcemy to zapomnieć? My pamiętajmy, wybaczamy, ale poprośmy tych ludzi, żeby nam umożliwili, żeby złożyć kwiaty tam na tych pomordowanych ludziach, w tych lasach, gdzie zostali w tych wioskach, lochach pomordowani i powiedzieli przepraszam. To tak trudno powiedzieć, przepraszam w imieniu mojego ojca, dziada, pradziada, który to robił, bo on był, ja jego, odcinam się od jego klątwy, złorzeczenia, cierpienia, nienawiści, złości. Jestem nowym człowiekiem. A to, jak my będziemy, jakie będziemy używali na tym polu narzędzi walki, tak jak od góry kazą, tak będzie, to proszę pana. Tam siedzą reżyserzy na górze, siedzą nasi, którzy kierują światem i ta wojna jest zwykłym teatrem, który rozgrywa się w tej chwili na oczach ludzi. To jest chytry plan loży Huba Lubawicz. Tak jak to powiem na głośno, bo pan musi wiedzieć, Aleksandrze, że tam wracają Chazarzy na wasze ziemie, a my mamy łączyć się z wami i powstanie nowe państwo Ukropolo. Ukropol, chyba coś takiego, jak Duda mówił, Ukropol powstaje. Niech powstaje, to ode mnie nie zależy,
ale nienawiści nie wprowadzajmy w tych dwóch narodach. Niech będzie tak, jak od góry ustalają, a czemu oni nas nie poproszą? Słuchajcie, chcemy tak i tak, a nie robić to po świńsku, takim sposób podstępny, chytry, bo tylko, przepraszam, Żyd może chytrze to robić. A właśnie Lubawicz jest to loża masońska, która jest stworzona mamy przez telefon, kozarów. Drodzy panowie, odbierzmy. Kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór, Ewa Wogel się kłania. Chciałam zabrać też głos w sprawie tej dyskusji, która się toczy. Witamy serdecznie pani Ewo. Proszę pana, ja jestem historykiem i absolutnie nie zgadzam się z narracją, która się toczy na Ukrainie odnośnie ludobójstwa Polaków. To znaczy ja sama pomagam Ukraińcom, tym, którzy przyjechali do Polski. Bo uważam, że wojna jest po prostu straszna i nie wolno takich ludzi zostawić w potrzebie. Mhm, tak. Tak. Natomiast ja mam pytanie. Ponieważ oglądam różne media, i nie tylko polskie, ale również i ze Stanów Zjednoczonych, i tam stamtąd są pokazywane filmy, gdzie uchodzi Ukraińcy, którzy walczą w tej chwili prawdopodobnie z Rosjanami, mają po prostu symbole i herby SS Galicien. Czyli nawiązują bezpośrednio do po prostu tego, co było w latach 43-45, a w zasadzie do czasu zakończenia akcji Wisła. Teraz, jak my mamy rozumieć w takim razie stwierdzenie prezydenta Zełenskiego, że Ukraina i Ukraińcy nie zhańbili się ludobójstwem? Bo to jest po prostu totalny fałsz. Dlaczego polski rząd wyraża zgodę na to? Halo? Jesteśmy tak słuchamy. Proszę odpowiedzieć, pani jako historyk, proszę. Ja mam swoją odpowiedź na to. Ja też mam swoją. Ja wyraziłem swoją opinię, a pani słuchamy. To znaczy, powiem państwu taką rzecz, że po prostu my Polacy słabo uczymy się, jeżeli chodzi o doświadczenie naszej historii. Po prostu mamy zbyt dobre serca, za bardzo ufamy, za bardzo, wie pan, podporządkowujemy się innym i dla świętego tak zwanego spokoju i dla zgody stawiamy, tak jak to mówił Mazowiecki, z tym się też nie zgadzam, czarną, czerwoną linię czy kreskę. Mhm. I to jest moja po prostu metafora do tego wszystkiego. Uważam, żeby rozpocząć po prostu współistnienie obu tych narodów, żeby było to po prostu na zasadzie wyjaśnienia historii, bo nie może być tak, że jadę do Lwowa, a tam są ulice, bandery, wybudowane mauzoleum, przyjeżdżają bardzo młodzi ludzie do Polski jako uchodźcy, mają 10-11 lat i mają nastawienie nacjonalistyczne. I to jest przerażające, bo oni są u nas gościem, a zaczynają po prostu, jak to moja mama mówi, wystawiać rogi. Tak, ale też się jeszcze jedną ważną rzecz tam poruszył. Nowe ustawodawstwo, które weszło, po prostu preferuje obywateli obcego państwa kosztem swojego własnego państwa. To jest po prostu straszne. Tak, to jest po prostu straszne. My tu jesteśmy z doktorem Daniłowem od pierwszego dnia wojny, nawet wcześniej. Mój Aleksander przyjeżdżał do Polski, tu do mnie, zatrzyma się i tak dalej. Obiecał i przyjechał, co prawda. Ale i też wysyłałem jemu informacje z Londynu, bo tam też przyjmuję w Londynie i mam kontakty, gdzie ludzie z Londynu chcą pomagać Ukraińcom. I kiedy usłyszałem, że tam, oczywiście cywilnym tak powiedziałem, ale tam było sprzęt wojskowy nawet chcieli przesyłać do Ukrainy, to odmówiłem. Ale Aleksandrowi wysłałem wiele kontaktów tam, żeby polecić ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. I pomagamy tym wszystkim. Mam na dzień dzisiejszy u siebie 3 ukraińskie rodziny. Oczywiście, żeby nie było to tak, bo tamtej rodzinie pomagałem 6-osobowej, a tu mam 5-6 osób, którzy płacą minimalne stawki i mam umowę zawarte z nimi, bo nie chcę
chce tutaj darowizny dawać na przyszłość, tak, bo ci, co tak będą, są w tej chwili takie, mają dobre serce, to muszą, będą musieli swoje mieszkania oddać. A tutaj mam tak umowę odpowiednią spisaną z nimi, że żadnego roszczenia nie będzie, w każdej chwili mogę wypowiedzieć umowę, bo nie, oni pracują i ja ich traktuję jako tutaj ludzi, którzy no, są zawodowo czynni, a nie są biedni, nie są uciekinierami i nie są, jak to się mówi, jak to nazywa, oni są przesiedleńcami i co trzeba zmienić słowo, to są przesiedleńcy. Tak, ja też tak myślę, że to są przesiedleńcy i to jest po prostu jak gdyby naruszenie naszej jak gdyby jedności etnicznej, bo cały czas mieliśmy różnego rodzaju problemy z mniejszościami narodowymi w Polsce, zresztą sama Ukraina jeszcze za czasów Piłsudskiego w ogóle nie zamierzała z nami współpracować. A teraz nagle raptem potrzebują naszej pomocy i naszego wsparcia. I to ja wiem, że jakie to jest, jak to pytanie brzmi. Ja jestem w dalszym ciągu za. Ja w ogóle jestem z Gdańska. My w Gdańsku tutaj pomagamy, ale zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy, bo dzieci na przykład polskie, które miały być przyjęte do przedszkola, w tej chwili nie przestają być przyjmowane do przedszkola, bo jest się przyjmuje dzieci z Ukrainy. I to jest ja wiem. Oni dostają odgórne, od masonów trochę pieniędzy i pomagają, także nie w pełni to są nasze. A jeśli, jak pani powiedziała, jako historyk może o Ukrainie, o Piłsudskim, to przypomnę, że karma zawsze wraca. Piłsudski jako bohater nasz, którego nie nazwałbym bohaterem, bo to były też, to co robił, to robił brzydko, bo jeżeli przesiedlał polskie, dla polskich bohaterów na Wołyń i wyrzucał Ukraińców, to karma wróciła teraz, po tym później. Długo nie czekał, 20 lat. Ja myślę, że karma nam właśnie wróciła, tak, w 43 roku. Wróciła karma za 20 rok, krótko, szybko tak, to się tak, karma tak, zrealizowała, tak, bo w ten sposób nie robi się. To, co zrobił Piłsudski, wyrzucając Ukraińców, wsadzał do domów i dawał działki tam, zabierając Ukraińców, Ukraińcy przesiedli. Jeżeli chcemy Unii, to na równych zasadach, a w tej chwili Unia nie będzie na równych zasadach, ponieważ Ukraińcy przewyższają polskie realia, polskie socjalne. Tak, ja w ogóle uważam, że Unia z Ukrainą jest po prostu wielkim niebezpieczeństwem dla nas Polaków. Ona już była. 1500, które przypomni pani, 20... To Unia Lubelska. To była trzecia Unia. Pierw była w Chorodle, potem była w Krewie, potem była Unia Lubelska. I w zasadzie tak naprawdę to łączyła Unia Lubelska dotyczyła... Litewską. Ukraina po prostu to była przyczepiona. Tak, ona była po prostu przyczepiona zresztą. Do tej pory, i cała sprawa polega na tym, że Ukraina do tej pory, po rozpadzie Związku Radzieckiego, jak to Putin mówi, stała się najgorsza rzecz w historii XX wieku, że rozpadł się Związek Radziecki, Ukraina nigdy do tej pory nie wystąpiła o uznanie siebie jako państwa. No nie ustąpiła od 91 roku, tak, kiedy tak, nie wystąpiła, bo to nikt nie wystąpił, bo oni wiedzieli już w tym czasie, co będzie za 30 lat, że wrócą Chazarzy tamto, więc nie mogli ustalić suwerenności Ukrainy. Ukraina została przed Lenina stworzona jako jego dziecko, które było potrzebne jako bufor tam dla rewolucji. To znaczy, wie pan, ja w ogóle uważam, polecam panu książkę Satona z Wall Street, a Czerwona Rewolucja, Rewolucja Bolszewicka, przepraszam, potem Wall Street, Hitler. W ogóle jest taka teoria, zaczynam się coraz bardziej do niej przekonywać, że to po prostu właśnie Amerykanie w oparciu o filozofię Hegla stworzyli właśnie tego rodzaju rzecz, że po prostu jednostka się nie liczy, że najważniejsze jest tylko państwo i dlatego mamy takie właśnie efekty tego, co się tutaj w tej chwili na świecie dzieje, bo rządzi nami klika kilkutysięcznych osób, którzy po prostu zapewniają sobie swoje własne interesy. Dziękuję, że to pani powiedziała, bo ja bym to dopowiedział dalej. Sprawa rewolucji, II wojny światowej, to były interesy amerykańskie i Żydów. Tak!
Chazarów. Tak, do tej pory. Ta sama wojna jest tu. My mówimy, że Ukraińcy z Rosjanami się biją, nie, Rosjanie z Amerykanami się biją tam, a nie... Tak, Rosjanie, a poza tym ciekawa jestem, co Rosjanie, znaczy co Amerykanie, Jezu, Ukraińcy mówią na temat laboratoriów tak, amerykańskich, które po prostu... I masowe mordy małych dzieci, niemowląt, tak zwane części zamienne, czyli chodziło o po prostu przeszczepy, transplantacje i tak dalej. No cieszę się, że pani to powiedziała, bo wiemy o tym, że największa produkcja dzieci też jest na Ukrainie i mordowanie najwięcej jest na Ukrainie, bo na cały świat dzieci idą w różne ręce stamtąd, bo tam są... Tak, zresztą panie doktorze, proszę sobie przypomnieć tak zwane niemieckie kobiety, które miały rodzić dzieci. To samo właśnie się w tej chwili dzieje na Ukrainie, tylko że one nie rodzą tych dzieci po to, żeby była sława Ukrainy, tylko po to, żeby po prostu te dzieci szły na ten. Przecież one są, przepraszam za to określenie, ale jak bydło rozpłodowe. No idą też na rytuały, też to jakby powiedzieć do tego. Nie tylko na wychowanie. Ale na rytuały. Oczywiście. No nic, cieszę się, że to wy mówicie. Ja tylko się przy tego nie mam. Doktor Daniłów aż się tutaj już mnie, żeby dopowiedzieć, krytykować. Ja dopuszczam krytyki. Proszę, niech nas krytykują ci ze wschodu. Ja nie jestem przeciwko wschodu. Nie, bo wie pan, po prostu, jeżeli człowiek, jak ja to mówię, popełniłeś błąd, to przyznaj się do tego. Trudno przyznać. A nie chowaj głowy w piasek. Ja po prostu w ogóle, tak jak mówiłam panu, jestem z Gdańska, w ogóle się też muszę, już kończę, żeby nie przedłużać, bo po prostu jeszcze inni też się pewnie chcą dodzwonić. Natomiast chcę się panu pochwalić, że jestem z rodziny, gdzie mój dziadek był tajnym współpracownikiem Gryfa Pomorskiego i wyciągał ludzi z obozów koncentracyjnych. Gratuluję, jestem pod wrażeniem, dziękuję. To nie moja zasługa, ale jestem dumna z mojego dziadka. Ale trzeba być dumny ze swoich, będziemy dumni ze swoich rodziców, którzy mogli pomagać, bo ja bym powiedział, moja mama przechowała sześcioro Żydów w tym czasie wojny najtrudniejszych. W tym czasie, kiedy Ukraińcy rżnęli innych, mama przechowywała pod piecem Żyda i Żydówkę. Wtedy, kto się dotyka. Pani Ewo, dziękujemy pani bardzo za ten telefon. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy bardzo. Jak widać, no takie telefony też są. Drodzy Państwo, to jest tak naprawdę głos Polaków, głos nas, głos nasz, osób z różnych części Europy. My jako VTV no, jesteśmy cały czas w zagrożeniu, że prowadzimy takie rozmowy, jeżeli chodzi o to, że udostępniamy możliwość wypowiadania się na to temat. Ja teraz panu wejdę w słowo i dopowiem jedną rzecz, że otrzymałem wczoraj informację, żebym był ostrożny i przestał wypowiadać się na te tematy, które nie są mile widziane. One nie są, ponieważ są trole i nas słuchają również, którzy będą krytykować i nie będą dopuszczać tego głosu naszego dalej, a wręcz przeciwnie, żebym był ostrożny. Pan wie, co to znaczy ostrożny, to już jest taka przestroga, którą no, trzeba zdać sobie sprawę, bo my wiemy, że w ostatnich czasach giną ludzie, że zamyka się, że się robi różne przetego. No i myślę, ja niewiele mam do stracenia, mam swoje lata i myślę, swoje już zrobiłem, komunę przeżyłem, także, że do tego, co mi mogą więcej zrobić? Kto młody będzie się wypowiadał? Może nie chce. Drodzy Państwo, czekamy na Wasze telefony 509-744-005. Naszymi gośćmi są dr Andrzej Kaczorowski, dr Aleksander Daniłow. Panie doktorze, tu do Pana pytanie. W tych ostatnim czasie, no, był pan w trakcie działań wojennych i rakiety blisko, pracował pan tam w szpitalu. Proszę przybliżyć, jak tam wygląda sytuacja w Charkowie. Wyglądała do niedawna. Ja pracuję w dzielnicy, która obsługuje 400 tysięcy osób, bo sam Charków 1,5 miliona. I tam już 8 lat trwa ten konflikt, ta wojna zamrożona, a teraz już ostra faza. I zawsze do mnie zgłaszają ludzi z pola bitwy, A, B, uchodźcy,
No a teraz ofiary inwazji, bo Charków, jak panowie wiedzą, jest codziennie bombardowany. A dlaczego nie ma tam czołgów, nie ma takich ataków, jak na przykład pod Mariupolem? Bo Charków za jakiś nawet krótki termin przed inwazją mówił nie, bo ma jądro, ma moralny opór agresji. Co do niektórych południowych terenów, tam było takie wahanie, tam ludność raczej pacyfistyczna, ona nie chce wojny, ale nie było, moim prywatnym zdaniem, takiej twardej opinii wobec zachodnich wartości wbrew wschodnich średniowiecznych, po powrotu do średniowiecza. I dlatego tam są problemy. Nie ma w takim stopniu oporu agresji na poziomie cywilu, jak to jest w Charkowie. Z tego powodu Charków jest bombardowany, bo zawsze atak bezpośredni wojskom polowym sposobem idzie klęska Rosji. Dlatego on jest i bombardowany. W południowych terenach tam inwazja ze wszystkich stron i wojskiem, i bombardowaniem. A Charków moralnie już zwyciężył wroga. I wrog może tylko pozwolić dywanowe bombardowanie, żeby zniszczyć sposobem genocydu to, co pan Kaczorowski określił, rzeź, i teraz pani używała tego słowa rzeź. I bo ja jako psychoterapeuta lubię podejście gestalt, tu i teraz. I teraz my mówimy o rzezi w Charkowie. Ona jest sposobem bombardowania. Każde wydarzenie, panowie, ma emocjonalne warstwa, a emocje katalizują różne procesy, na przykład pamięć historyczna. I ta wojna, ta rzeź, która idzie teraz w Charkowie, katalizuje na przykład ostre historyczne zapytania, o których teraz pani nasza słuchaczka mówiła. Ja myślę, że niektórzy słuchacze też nieprzypadkowo pod wpływem tych wydarzeń powstają nowe zapytania, może na pierwszy rzut oka nie dotyczące tego, co my mówimy o wojnie tu i teraz. I to jest bardzo ciekawy proces. Ja myślę, że Charków zwyciężył, on może być zrujnowany, ale on nie może być zajęty przez wroga, bo nigdy nie wahał się. Była demonstracja za parę dni przed inwazją. Charków to jest Ukraina. A Ukraina, między innymi, jak i była Jugosławia, ma różne warstwy etniczne. Ja przedstawiam rosyjską języczną warstwę, bo jak panowie wiedzą, w 2014 roku rosyjska języczna część ukraińskiego wojska obroniła Ukrainę. Rosyjska języczna, bo w Szwajcarii niemieckojęzyczny Wilhelm Tell u Schillera, bo nie był Niemcem, walczył przeciw Niemcom i rozmawiał w języku niemieckim. Wobec niektórych ludzi profaszystowskich poglądów, jak to było na przykład u strzelców kieleckich, których Hitler deportował w 1945 roku, obronił, kiedy już był koniec wojny, do Słowakii. Byli strzelcy kieleckie, którzy współpracowali z faszystami. Byli oddziały, o których mu mówili, SS-manów Galicji, którzy współpracowali z Niemcami. Ale byli inni, byli patrioci, jak byli leśni bracia na Litwie. Był front przeciwbolszewicki.
I u nas teraz idzie nie o narodowościach problemach, nie o spiskach, bo spiskowskie teorie, przepraszam, jestem psychiatrem. Czasami mi wydaje się, że obserwuję paranoję na społecznym poziomie. Bo psychiatr leczy czasami nie tylko jednostkę, a i całe społeczeństwo. Kiedy jest chory naród, to go nie wyleczyć środkiem uspokojącym. Mu pomoże tylko jedno – wstyd, katarzys, oczyszczenie, jak to było po wojennych Niemcach. Katarzys, oczyszczenie. I wtedy będzie skutek. A jak uparto dotrzymywać w spiskowskich teoriach, no czasami mogą mieć miejsce, jestem tolerancji do różnych opinii, to spiskowskie teorie, jak mówił Zygmunt Freud, czasami oni mówią o problemach tych, którzy podtrzymują te teorie. Bo mają problemy, w psychoanalizie to nazywane co? Poszukiwanie obiektu, poszukiwanie wrogu. Bo czasami zło tkwi wewnątrz nas. I czasami przy niektórych warunkach mili ludzie, którzy przed wojną byli kulturalni i tak dalej, i nagle w stanie wojny wyzwolone demony. I to jest bardzo ciekawe dla badaczy, również i psychologów, i historyków, i jest taka nauka wspólna, psychologia historii. Oczywiście tu można rozmawiać. Wobec tego, jeszcze powtarzam, co jest tu i teraz, moje miasto, skąd ja jestem, i ja byłem świadkiem, jak moi rodacy bronią się przed inwazją. I już Rosjanie zrozumieli, że Charkowa im nie zwyciężyć. Charków jest wzorcem i nasz prezydent Zieleński mówił, że jest bohaterski, heroiczny Charków, który broni się. Miasto bohatery. Ja jestem dumnym, że jestem z tego miasta, ale ja jestem dumnym z tego, że mamy przyjaciele. To jest pan Kaczorowski, to jest pan, z którym ja nie pierwszy raz spotykam się. I ja dziękuję wam za wasze poparcie. Dziękuję. Bardzo cieszę się, tu Aleksander wypowiedział tu i teraz. A ja bym przypomniał, Aleksander, tobie 14 rok, kiedy mieliśmy audycję w 15 roku u Janusza Zagórskiego, może Rafał pamięta, na temat Ukrainy. W 15 roku było. W 15 roku wypowiedź na temat Ukrainy, wypowiadałem się podobnie i wtedy chwaliłeś się, nie chwaliłeś się, powiedziałeś, że walczyłeś piórem wtedy, czyli uczestniczyłeś w pomarańczowej alternatywie. Uczestniczyłeś w tym. Uczestniczyłem, panie Andrzeju. Ja i w rewolucji godności. Drugiej tak. Również. I w pomarańczowej, i w drugiej również. Ja przypomnę, bo powiedziałem, że 14 rok to był pucz zorganizowany przez Chazarów tylko i po to, żeby wykorzystali krew ludzi zwykłych. Ale uczestniczyłeś w tym, polała się tam krew. Polała się krew niepotrzebna, którą wystawiono jako szczelcom wyborowym, którzy siedzieli i szczelali do wróci, jak do ptaszków szczelali z góry, wojska Soroża szczelali, od góry szczelali. Ja wiem. Twoja wypowiedź na ten temat bardzo heroiczna, bardzo odważna na temat tego, ale wy w tym czasie popieraliście zwykły pucz, nic więcej. Tam rewolucji nie widziałem, w tym akurat puczu. To tylko przyjęcie rządu przez Chazarów było w tym 14 roku. Przepraszam, panie Andrzeju, ta wersja ma prawo na istnienie, to wersja, której pan doktor Goebbels byłby dumny, bo ta wersja bardzo wygodna kremlowskim politykom. Oni są spadkobiercy doktora Goebbelsa i oczywiście im zamiast tego, żeby określić rzeczywiste problemy, Chazary, a może kosmity, a może jeszcze jakieś też fantastyczne istoty, bardzo wygodna szukać wroga, jeszcze raz powtarzam. Ale oczywiście ja mam szacunek do innych opinii, panie Andrzeju. Oczywiście, ja jestem w Anglii i wiem, że w Anglii, nawet w Londynie, merem Londynu został Pakistańczyk. I Anglicy nie boją się jakoś innych narodowości. My mamy jedynie uprzedzenie do czegoś tam, że akurat w naszym rządzie, czy będzie Żyd, czy Ukraińcy i tak dalej. Ale myślę, że
że jednak Anglicy mają dobrze ustawione to od góry, że jednak to jest tak, jak pracodawca zatrudnia pracownika i patrzy mu na ręce i jednak traktują to. Nie mają tyle politycy tam wolności, jak w naszym kraju mają wolność taką, decydowania o ludziach. Każdy ma tutaj do tego. Ja przywoływałem tutaj ten czas, 14 rok. Ja nie, słuchaj Aleksander, ja nie krytykuję tego, że powiedziałem swoje zdanie, że to był pucz. Jeżeli to było coś, co dało temu narodowi ukraińskiemu coś dało, to, że od 14 roku bardziej Ukraina została zniszczona, bo zniszczona. Przykro patrzeć na to, że zniszczone było to, tak Ukraina została zniszczona, żeby potem w tej chwili wziąć ją za bezcen i przejąć ją od nowa budować tam. Ja jestem chętny, że moim sąsiadem będzie Żyd, czy będzie to Chazar, bo on będzie biznes robił. Chcą pokazać, że Ukraińc nie potrafił. On by potrafił, jakby mu pozwolono. Ja tylko jestem za tą wolnością, tylko o tą wolność. Kto rządzi światem? Ci, co na górze rozdają karty, ja też tym. Także ja wypowiadam swoje zdanie, tu przychodzę, żeby powiedzieć, czy on jest zgodny z wami, czy niezgodny, nie dbam o to. Ja poproszono mnie, żebym powiedział swoje zdanie, tak samo jak pana zdanie jest. Tu ważne jest. Każdy będzie przy swoim zdaniu. A gdzie jest prawda? Zawsze jedna prawda, na górze jest prawda. Ten, co karty rozdaje. Ja tylko mówię, że wyjdę z tej sceny, która jest. Nie chcę być ani pionkiem, ani planszą. Chcę być tylko obserwatorem i obserwuję to, co dzieje się na scenie i politycznej, i życiowej. Jako terapeuta muszę o tym mówić, dlatego że ludzie do nas przychodzą z pomocą. Ludzie żyją strachu. Nie wiadomo jaki. Czego się boją? Boją się śmierci, życia, cierpienia, odrzucenia, zdrady, poniżenia, wojny, tragedii, nienawiści, złości. Tego się boją, bo to przyciągają do siebie. I to jest w mediach w tej chwili fundowane. Jak nie robaki fruwają w powietrzu i trzeba bać się, to znowu będzie wojna, później będzie głód, później będzie znowu, przyjdzie epidemia z Syberii, będzie się tak nazywała, bo to, co z Syberii, zawsze tragiczne będzie, bo ona tak będzie się nazywała, epidemia syberyjska teraz. Ja bardzo dziękuję pana Andrzeja za go niezależną opinię, za to on jest ceniony przez mnie, ale ja dodam, Solidarność nie była putszem amerykańskim, to ona dojrzała była przez ideę narodu polskiego nie jeden rok, a wiele lat. I nasza rewolucja godności, так само, як і солідарність, вона була доїжджалим з'явіском політичним. А теорії путча, то списковські теорії, то це проблеми тих, хто вже продикує теорію, ж мовили, Фройд би мовив, що люди мають проблеми, і пшеношен, то є з'явіско трансфера, пшенесення свої проблеми на якісь історичні видаження. З того хазари, косміти, племя Мумбо-Юмбо і так далі. Я не є тим зволенником того. Солідарність не була путчем американським. І революція годності, помаранчева революція не була теж путчем. Але опінія пані для мене є ціньована. Пані редакторе, на кінець ще, що не ма випадку в нашому житті і не ма випадку. Тен, що ми живемо в світі, є то сценаріуш, який є писаний від гори. І тен сценаріуш 30 років, що найміть до приду, є написаний. Так що вважаю, що тут, якщо ході солідарність, єстем певні, що це був сценаріуш, який був приготований для нас. Влучні з комуністами і масонами. І було то, wszystko wywodzi się z jednego miejsca. Mamy nadludzi, którzy uważają się, nawet Hitler tworzył nadludzi, a pokazało się, że Anglicy już byli nad ludźmi, nad światem, gdzie wprowadzali swój nowy ład. A żeby my, ja tak napowiem na końcu, to co sobie tu odnotowałem w trakcie ten, co my mamy zrobić teraz? Co my mamy zrobić teraz? Bo jesteśmy w czasie upadku tak zwanego starego świata. Choć nie jestem zwolennikiem, że coś się kończy, coś nowe zaczyna. Bo to jest proces ewolucji, który trwa. Tak jakby nasze życie się kończy i nie wiadomo, gdzieś się tam... On cały czas trwa. To jest proces jak dnia i nocy. I ten proces musi toczyć się.
upadek Starego Świata. Co trzeba sobie wyznaczyć teraz, dla koniec powiem jako terapeuta optymistycznego, żeby ludzie nie uczestniczyli w tych nawet rozmowach takich, jak my toczymy tutaj, dlatego żeby zajęli się swoim życiem, czyli powrót do swojego wnętrza, żeby wyznaczyć sobie cele tych, nie edukacja finansowa, bo to jest dbanie o zdrowie, wzmocnienie ciała poprzez sport, suplementy, odżywianie, to jest moje odnotowanie w tym czasie, edukacja domowa, nie edukacja ta państwowa, społeczna, która nie zdała egzaminu, tak jak samo i służba zdrowia nie zdała egzaminu, ale edukacja domowa, zmiany pracy i poznanie innych możliwości, poznawanie nowych ludzi, którzy rezonują ze sobą. Ja powiedziałem ostatnim razem pana wypowiedzi, że bardzo się cieszę, że te czasy przyszły, że możemy ludzi poznać. Mhm. Bo ja tych ludzi poznawałem po tym, że tych ludzi, którzy w maskach widziałem, omijałem, to byli moi przyjaciele, moi profesorowie, nawet kiedy widziałem panią profesor na cmentarzu, kiedy w masce szła i myślę, ona taka kiedyś mądra była, ja ją podziwiałem, a teraz patrzę na nią jak na jakiegoś ufolutka, jak to pan powiedział, i myślę, Boże, daleko z takimi ludźmi. Ja miałem to jako autorytet. Nie. I poznaję tych ludzi. Dzisiaj cieszę się, pomimo naszych, nie tutaj, kontrowersji w naszych tych sprawach, to jednak my się dzisiaj spotykamy, Aleksander, i rozmawiamy z sobą. I cieszę się, że dzisiaj przetrwaliśmy to, co mi niektórzy bardzo, bardzo powiedzmy wierni, moi koledzy, których poznałeś, nie odzywamy się do dzisiaj i nie znamy się, ponieważ ich zdanie jest inne. Na zasadzie, ty się budziesz, dalej ujedziesz. I oni cicho siedzą, lekarze, psycholodzy, terapeuci, nie odzywają się. Na dzień dzisiejszy pomijamy się. Kiedy bym wysłał jakiś filmik od pana, który jest, to oni puszczą, Andrzej, nie, ja tym się nie interesuję. Oni interesują się czym innym. I ja poznałem. I tymi ludźmi nie chcę mieć do czynienia. Ale z panem tak, gratuluję wszystkiego. I myślę, że pozostajemy do przyjaciółmi do następnego wcielenia. Bo kiedyś Aleksander powiedział... Albo kolejne więcej. Gratuluję wspólne pana Rafała za organizację naszych spotkań. Kiedyś Aleksander powiedział, że nie wierzył w poprzednie wcielenia, i jak kiedyś siedzieliśmy, Andrzej, my w poprzednim wcieleniu byliśmy rycerzami, walczyliśmy tam razem i dzisiaj też walczymy na tym polu dalej dla ludzi, przenosząc tu dobro w takiej postaci słowa. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, wszystkiego dobrego życzymy, no i do zobaczenia znowu gdzieś, pewnie ta audycja wyląduje gdzieś indziej. U pana na pewno pojawi się to również na kanale i to trzeba... Dobrze, panie redaktorze, na koniec, przypominam o jednym, bo pani pisała mi na pana tych, tak. Tym, że czeka na płytkę, żebym ja jej przysłał. Proszę państwa, wysyłam każdemu płytkę, która tylko poda swój adres e-mailowy na tym, ja wchodzę tam, nie musi to być do pana kierowane tu do studia VTV, tylko tam w opiniach swoich, nie muszą to być dobre opinie, one nie mają, mają być kontrowersyjne i tu nagrania, autohipnoza, depresja, poczucie wartości, pewności siebie, reinkarnacja, o sukces, dobrobyt, majątek, zarabianie pieniędzy, na różne rzeczy tutaj, nadwaga, depresja. Tych mam nagrań, mam nadwaga. Proszę pisać swoją pocztę i u mnie informatyk wyszle państwu te nagrania, które napiszecie, co chcecie. A na jaki adres mailowy najlepiej wysłać to? kaczorowskiinfo@gmail.com. A to już wiadomo. Okay. Tylko kaczorowskiinfo. I to pod kaczorowskiinfo i znajdziecie te filmiki, które tu też u pana nagrywam i też daję na swoim kanale, bo wiemy, że u pana moje filmiki ostatnio zniknęły. I ja dobrze, że miałem u siebie. No ale niestety to... tak. I proponowałbym, aby pan rzeczywiście to nadal zamieszczał te filmy, które są u nas zawieszane. No, z racji zawieszane. Cenzury. A ja bym prosił, żeby pan odnowił te filmy, które pan skasował 2 lata temu pod wpływem tej. YouTube nam blokował, panie doktorze. Moje filmy. Blokował. Ja wiem. Zwłaszcza temat ostatni. Temat ostatni też był. Dlaczego był zblokowany? Proszę powiedzieć publicznie, dlaczego mamy się bać.
no, nie można na te tematy rozmawiać, przynajmniej tak YouTube uznaje jako treści szkodliwe i nie można w tej przestrzeni się czy położyć. My tutaj w naszej rozmowie nawołujemy do czegoś niewłaściwego zachowania? Ja tylko nawołuję do tego, bądźmy uważni, słuchajmy, tyle jest informacji, śledźmy, wyjdźmy z tego tutaj cyrku, w którym siedzimy, nie bądźmy ani planszą, ani pionkiem, bo będziemy zbici z boku, obserwujmy. I tych, co obok obserwują, wypowiadam swoje zdanie, bardziej cenię, jak ci, co uczestniczą w wojnie, bo oni nie widzą tego wszystkiego. Bardzo panom dziękuję. Wszystkiego dobrego, drodzy państwo. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobranoc panom również. Bye.